Witam serdecznie. Dzisiaj przedstawiam plugin, czyli dodatek pozwalający płacić za pośrednictwem Guru za kursy, używając kanału DotPay, czyli kanałów internetowych z Waszego banku. Standardowe opcje DotPaya możemy wybrać tutaj, czy chcemy tylko jeden kanał konkretny udostępnić, lub też wszystkie. Czy sprawdzać dostępność? Oczywiście jest to funkcja, która sprawdza, czy dany kanał jest dostępny i czy możemy przez niego zapłacić tak, aby nasz kurs automatycznie został włączony do naszego użytku po oczywiście poprawnej zapłacie. Tutaj mamy poniżej funkcje, które większość z Was zna, czyli guzik powrotu oraz jaki klawisz i język obsługi DotPaya. Dobrze. Może zróbmy jakąś próbną formę płatności za jakiś kurs. Klikamy Buy Now. Mamy kurs jednogodzinny za 4 dolary. Wybieramy DotPay. I automatycznie zostajemy przekierowani na stronę DotPaya. Widzimy tutaj nasze dane i dokonujemy płatności. Jest to forma płatności testowa, dlatego nie wyświetliła się tam lista banków, która powinna pozwolić nam wybrać kanał, czy to będzie mBank, czy Multibank i tak dalej, i tak dalej. W tym czasie sprawdźmy, co się dzieje w naszym guru. W guru powstało zamówienie, które jest pending, czyli oczekuje na złożenie, czyli oczekuje na wykonanie i nie mamy dostępu do naszej płatności i nie mamy dostępu do naszego kursu. Autoryzacja pozytywna świadczy o tym, że DotPay dokonał jakby autoryzacji tej płatności i na naszym koncie, po którym DotPay nas automatycznie przekieruje, widzimy, że do dyspozycji mamy 59 minut do wykorzystania na naukę. Możemy też odnowić nasz kurs, czyli odnawiamy go i wybieramy na przykład dodatkową godzinę, bo wiemy, że nie zdążymy. Klikamy ponownie, zostajemy przekierowani, dokonujemy płatności i na naszym koncie pojawia się godzina 59. System jest w pełni automatyczny, nie trzeba niczego pilnować ani sprawdzać systemów, czy płatność dotarła i tak dalej, i tak dalej. Możemy tak odnawiać w nieskończoność i zawsze nasza pula będzie się zwiększała. Jeżeli oczywiście zamówimy nowy kurs, on się na tej liście pojawi w odpowiedniej dostępności. Moduł można zamówić oczywiście na 3dstudiopro.com. Zapraszam serdecznie.